10 osób o najciekawszych biografiach. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 osób, które mogą się poszczycić bardzo ciekawymi biografiami, osiągnięciami i przeżyciami. Chciałbym Wam przypomnieć, że funkcjonuje kanał Światowe Biografie, gdzie regularnie dodaję nowe odcinki właśnie poświęcone takim osobom i o każdej osobie w tym odcinku powstał oddzielny materiał i jest już dostępny na kanale Światowe Biografie. Mirosław Hermaszewski. Zaczynamy od polskiego akcentu. Jest to pierwszy, jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot w kosmos. Latem 1976 roku podczas spotkania przedstawicieli utworzonego przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Międzynarodowego Programu Interkosmos ogłoszono, że w latach 1978-1985 odbędą się loty w kosmos z udziałem przedstawicieli państw bloku socjalistycznego. Nie ustalono jednak kolejności, w jakiej poszczególne kraje miałyby uczestniczyć w przedsięwzięciu. Naturalnymi kandydatami były Czechosłowacja i NRD, jako państwa najbardziej zaawansowane technologicznie oraz mające relatywnie największy wpływ na pracę interkosmosu. Po interwencji przedstawicieli PRL-u, w której użyto argumentów ekonomicznych i historycznych, przedstawiających Polskę jako głównego partnera handlowego i sojusznika w walce z III Rzeszą, ostatecznie Moskwa zdecydowała, że jako pierwsi w kosmos polecą przedstawiciele Czechosłowacji i Polski. Decyzja miała charakter polityczny. W obu krajach sytuacja społeczna była niekorzystna dla władz. Hermaszewski został wyłoniony w drodze selekcji z grona kilkuset polskich pilotów. Oprócz lotów w kosmos był bardzo cenionym żołnierzem naszej ludowej armii. Członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, inspektor do spraw sił powietrznych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Max Schmeling. Bokser niemiecki. Pochodził z Pomorza. Największy rozgłos przyniosły mu jednak pojedynki z ówczesnym królem ringu, za którego uważano Amerykanina, Joey Louisa. W pierwszym spotkaniu w 1936 roku Max Schmeling zwyciężył w 12 rundzie przez knockout. Nie była to oficjalna walka o mistrzostwo świata, lecz prestiżowa konfrontacja czempionów czarnej i białej rasy, co szczególnie podkreślały środki propagandy w ówczesnych Niemczech, głoszącej, że Max Schmeling to duma rasy, rasy aryjskiej oczywiście, co w Nowym Jorku spotkało się z odpowiedzią Joey Louisa, gdyż ten był czarny. W czasie wojny Schmeling był jednym z licznych niemieckich sportowców światowej sławy wcielonych do Luftwaffe za odmowę wstąpienia do NSDAP. W 1935 roku. Walczył jako spadochroniarz na Krecie. W 1938 roku podczas Nocy Kryształowej, ryzykując własnym życiem, uratował dwóch nastoletnich braci pochodzenia żydowskiego, ukrywając ich w swoim pokoju hotelowym w Berlinie. Następnie pomógł im się wydostać z terenu Niemiec. Trzymał ten fakt w tajemnicy przez 50 lat, a ujawnił zdarzenie jeden z uratowanych. Przeżył ponad 99 lat i był najdłużej żyjącym bokserskim mistrzem świata wszechwag w historii. Hernán Cortés, hiszpański konkwistator znany przede wszystkim jako zdobywca Meksyku. W 1519 roku Cortés wylądował na wybrzeżu Meksyku, w miejscu, gdzie dziś leży miasto Veracruz. Gdy przybył, przywitali go emisariusze Montezumy II, króla Azteków. Cortés zaprosił ich wtedy na mszę wielkanocną i wyjaśnił, że reprezentuje króla Karola, który chce nawiązać kontakt dyplomatyczny i handlowy z Aztekami. Podczas spotkania doszło do kłótni, gdy Aztekowie chcieli dodać ludzkiej krwi do jedzenia. Przez wiele lat Cortés sprawował władzę w zdobytym imperium, które nazwał Nową Hiszpanią. Odbudował stolicę, nadając jej nazwę Meksyk. Wznosił gmachy użytku publicznego i nieustannie wysyłał kolejne ekspedycje lądowe zamiarem podbicia Ameryki Środkowej. Postać Hernana Cortéza jest oceniana skrajnie rozbieżnie. Niezaprzeczalnym motywem ówczesnych działań było dążenie konkwistadorów do sławy oraz gromadzenia prywatnego bogactwa. Stąd też trudno oceniać wiarygodność źródeł historycznych, jakimi są głównie relacje samych uczestników wyprawy, którzy za wszelką cenę starali się podkreślić własne zasługi, celowo pomijając fakty mniej im przychylne, tylko dlatego, aby zdobyć dodatkowe tytuły oraz przywileje od króla. Charles Bronson, brytyjski kryminalista określany w brytyjskiej prasie jako najbardziej brutalny więzień Wielkiej Brytanii, czy też najbardziej znany więzień.
Najpierw aresztowany jako drobny przestępca, został uznany za winnego i skazany w 1974 roku na 7 lat pozbawienia wolności za napad z bronią w ręku. Dodatkowy czas został dodany z powodu ataków na więźniów i strażników. Po zwolnieniu w 1987 roku rozpoczął karierę bokserską w East End w Londynie. Ze względu na jego historię gwałtownego gniewu i chorób psychicznych w więzieniu, jest jednym z najbardziej znanych przestępców Wielkiej Brytanii. Występował w książkach, w wywiadach, opracowaniach na temat reformy więziennictwa i leczenia. Powiedział: jestem miłym facetem, ale czasami tracę wszystkie zmysły i staję się paskudny. To nie czyni mnie złym, po prostu zdezorientowanym. Samuel Canyo Doe. Liberyjski sierżant i polityk, przywódca zamachu stanu w 1980 roku, po którym został generałem armii i prezydentem Liberii, sprawującym dyktatorską władzę jako prezydent Liberii, ostro występując przeciwko opozycji politycznej. W godzinach rannych 12 kwietnia 1980 roku wtargnął ze 17 żołnierzami do rezydencji rządu w Monrovii, atakując ten budynek. Doe i jego podkomendni zamordowali 30 wyższych urzędników państwowych. Jednym z nich był prezydent Liberii, William Richard Tolbert, którego we śnie zadźgano bagnetami i poćwiartowano. Następnie Doe przejął po nim urząd głowy państwa, ogłosił się generałem, naczelnym dowódcą sił zbrojnych oraz przewodniczącym Ludowej Rady Ocalenia. W ten sposób zakończył rządy potomków amerykańskich niewolników skupionych wokół prawdziwej partii Whigów, którzy rządzili od początku istnienia państwa. Był pierwszym prezydentem wywodzącym się z rdzennej ludności. 9 września 1990 roku Doe został schwytany w zasadzkę urządzoną przez rebeliantów Johnsona, jednego z głównych opozycjonistów. Doszło wcześniej do wymiany ognia, w której Doe został ranny w nogę, przez co nie mógł uciekać. Przewieziono go do więzienia, gdzie został pobity przez rebeliantów. Johnson przystąpił osobiście do przesłuchania dyktatora, wypytując go o numery konta w szwajcarskim banku. Zmarł w wyniku wielogodzinnych tortur, które miały na celu zmuszenie go do podania numeru szwajcarskiego konta, na którym rzekomo zgromadził ogromny majątek. Przebieg tortur nagrano na taśmie wideo i emitowano w wiadomościach krajowych i zagranicznych. Bruce Lee, amerykański aktor, reżyser, mistrz i instruktor sztuk walki, filozof pochodzenia chińskiego. Był założycielem hybrydowej filozofii sztuk walki, czerpiącej z różnych dyscyplin, którym często przypisuje się utorowanie drogi dla współczesnych mieszanych sztuk walki. Lee jest uważany przez komentatorów, krytyków, media i innych twórców sztuk walki za najbardziej wpływowego mistrza wszechczasów i ikonę popkultury XX wieku, która wypełniła lukę między wschodem a zachodem. Przypisuje mu się pomoc w zmianie sposobu przedstawienia Azjatów w amerykańskich filmach. Dotąd ci zawsze byli przedstawiani jako ci źli ze względu na II wojnę światową. My znamy przede wszystkim filmowe osiągnięcia Bruce Lee, lecz trzeba pamiętać, że Azjatą był jedynie z pochodzenia, a prawdziwą walkę stoczył z rodowitymi Azjatami, którzy uważali go za zdrajcę. Saddam Hussein, iracki prawnik i polityk, jedyny marszałek Iraku, dyktatorski prezydent Iraku w latach 1979-2003 oraz sekretarz generalny irackiego oddziału partii Baas i przewodniczący irackiej rady dowództwa rewolucji, zbrodniarz wojenny. Do władzy doszedł po objęciu władzy w Iraku przez partię Baas, oficjalnie głoszącą socjalizm arabski. Saddam odegrał znaczącą rolę w zamachu stanu przygotowanym przez tę partię w 1968 roku. W latach 70. z jego inicjatywy znacjonalizowano przemysł naftowy, w większości należący do zachodniej korporacji. Z pieniędzy pochodzących z ropy w szybkim tempie rozwinął gospodarkę Iraku. Otoczył się w rządzie politykami wywodzącymi się ze sunnickiej mniejszości kraju. Formalnie do władzy doszedł dopiero w 1979 roku, a tak naprawdę wtedy miał miejsce apogeum jego władzy. W 1980 roku rozpoczął wojnę z Iranem, która trwała do 1988 i do której był mniej lub bardziej jawnie namawiany oraz wspierany militarnie i politycznie przez USA oraz Związek Radziecki, obawiające się rozprzestrzenienia sił irańskiej rewolucji islamskiej. Po zakończeniu owej wojny stracił poparcie Zachodu, został natomiast otoczony czcią przez część mieszkańców świata arabskiego. Obalony w 2003 roku w wyniku inwazji międzynarodowej koalicji na czele z USA i Wielką Brytanią, w 2006 roku powieszony na podstawie wyroku Sądu Najwyższego. Oscar Romero. Salwadorski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup San Salwadoru, obrońca praw człowieka, święty i męczennik Kościoła katolickiego. Rządzony przez Romero Kościół coraz bardziej angażował się w obronę praw człowieka. Duchowni dokumentowali zbrodnie reżimu w Salwadorze.
Romero starał się bronić obywateli przed ich własnym rządem, wygłaszał bardzo odważne kazania, apelował do polityków i społeczności międzynarodowej. W liście do prezydenta Cartera pisał: mówi pan, że jest chrześcijaninem. Jeśli naprawdę nim pan jest, proszę zaprzestać udzielania pomocy wojskowej tutejszej armii, ponieważ jest ona używana, by zabijać moich ludzi. Carter jednak obawiał się, że Salwador może stać się nową Nikaragułą. Apel Romero pozostał niewysłuchany. Sam Romero został nominowany do pokojowej nagrody Nobla. Został zastrzelony podczas celebrowania mszy w szpitalnej kaplicy. Tego dnia w kazaniu mówił, że człowiek nie może kochać siebie samego tak bardzo, by nie angażować się w rzeczy niebezpieczne, gdy do tego wzywa historia. Ponieważ społeczeństwo nie miało wątpliwości, że za tą zbrodnią kryje się salwadorska junta, doszło do rozruchów antyrządowych, w czasie których zabitych zostało 30 osób, a co najmniej 400 rannych. W pogrzebie Romero uczestniczyło ponad milion osób z całego świata. Kleopatra Wielka, ostatnia królowa hellenistycznego Egiptu, panująca w latach 51-30 przed naszą erą. Nosiła tytuły królowa, nowa bogini, bogini miłująca ojca, bogini miłująca ojczyznę. Była córką Ptolemeusza XII, po wstąpieniu na tron poślubiła swojego brata Ptolemeusza XIII. Na skutek intryg dworskich opuściła Egipt i udała się do Palestyny, gdzie zdobyła poparcie Cezara, z którym miała syna Ptolemeusza XV. Dzięki interwencji wojskowej Cezara powróciła na tron egipski, a po śmierci Ptolemeusza XIII, który zginął na skutek zamieszek antyrzymskich, Kleopatra poślubiła drugiego brata Ptolemeusza XIV. Z tymi Ptolemeuszami wyjaśniam wszystko na kanale Światowe Biografie, bo wiem, że może to brzmieć dziwnie. To właśnie z Ptolemeuszem XIV odbyła podróż do Rzymu w celu wzmocnienia więzi politycznych pomiędzy obydwoma państwami. Po śmierci Cezara powróciła do Egiptu i rozkazała zamordować małżonka, po czym w imieniu małoletniego Cezariona objęła rządy. W trwającej w Rzymie wojnie domowej Kleopatra poparła zwolenników Oktawiana Augusta i Marka Antoniusza. Popełniła samobójstwo w 30 roku przed naszą erą, gdy nie udało jej się przekazać władzy swoim potomkom. Ronald Reagan, amerykański polityk i aktor, 40. prezydent Stanów Zjednoczonych oraz 33. gubernator Kalifornii. Jako przywódca USA udzielał znaczącej pomocy ruchom antykomunistycznym, w tym działającej w Polsce Solidarności. W czasie jego prezydentury przeprowadzone zostały reformy w polityce gospodarczej o założeniach wywodzących się z ekonomii podaży. Po ukończeniu studiów w 1932 roku pracował jako radiowy komentator sportowy, w 1937 roku trudnił się aktorstwem. Na początku lat 60. wstąpił do Partii Republikańskiej, z jej nominacji sprawował urząd gubernatora Kalifornii, a później prezydenta USA. Od początku lat 90. cierpiał na chorobę Alzheimera i nie brał udziału w życiu publicznym. Przed przejęciem stanowiska prezydenta był sławnym aktorem. Brał bezpośrednio udział w najważniejszych wydarzeniach okresu zimnej wojny. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was na kanał Światowe Biografie. Tam odcinki poświęcone każdej z postaci, które wymieniłem, plus dużo więcej. Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, Instagrama Światowej Historii oraz grupę na Facebooku Na Osi Czasu.